Dzisiaj sterniczki nadają z obozu obrońców Puszczy Białowieskiej. Są ze mną Natalia Bojarowska z Greenpeace Polska i Anna Błachno, współpracująca z Fundacją Dzika Polska. Najpierw chciałem, żebyście mi powiedziały trochę o praprzyczynach tego, dlaczego się tutaj znajdujemy. Przed kim i dlaczego trzeba bronić Puszczy Białowieskiej. W tym momencie wycinka weszła w taki punkt krytyczny, można powiedzieć. Patrole, które prowadziliśmy wspólnie z Fundacją Dzika Polska przez ostatni rok, już ponad rok właściwie, dokumentowały to, co się dzieje w Puszczy i materiały zebrane przez nie, dane, które mamy, jasno wykazują, że wycinka nie jest już taka po troszeczku drobniutka, tylko weszła naprawdę w taką decydującą fazę. W tym momencie wycinane są drzewa w takich starych fragmentach lasu naturalnych, czyli w drzewostanach ponad stuletnich. Wycinane są też drzewa w fragmentach lasu objętych ochroną UNESCO, w strefie ochronnej UNESCO, bez poszanowania dla tych zasad. Dlatego jesteśmy tutaj w tym momencie, dlatego puszcza wymaga obrony, bo po prostu nie są respektowane zasady, według których powinna być zarządzana. Wbrew temu, co jakby wiemy o puszczy, znaczy wiemy, od dawna wiemy, że ona jest dzika i wspaniała i naprawdę należy jej się ochrona totalna, a jakby wbrew temu wszystkiemu i tym opiniom i takim społecznym i środowiska naukowego, przyrodniczego przede wszystkim, jakby w zaparte jakoś ktoś idzie i jakoś nie umie tego zaakceptować, że po prostu należy zostawić ją w spokoju. Ile prawdy jest w tym stereotypie, a może to jest w ogóle nieprawdziwy stereotyp, że puszczy bronią osoby, które tutaj przyjeżdżają wbrew intencjom i woli mieszkańców? Jest w tym część prawdy, ponieważ puszczy bronią osoby, które tutaj przyjeżdżają również. Tak. Ta część tego zdania jest prawdziwa jak najbardziej, dlatego że wśród obrońców puszczy są ludzie z najróżniejszych krańców Polski, ba, zaangażowane są nawet osoby z zagranicy. Natomiast mówienie o tym, że puszczy broni się wbrew lokalnej ludności, jest absurdalne, dlatego że nigdzie nie ma pełnej zgody, więc oczywiście lokalna ludność także jest podzielona. Jest grupa osób, które opowiadają się za pomysłami Jana Szyszki, opowiadają się za tym, żeby puszczę wycinać. Faktycznie ci ludzie istnieją i są możliwie najbardziej uwidaczniani przez stronę ministerialną. Natomiast jest także olbrzymia grupa osób, które stoją po stronie puszczy i wiedzą, że należy jej się ochrona, wiedzą też, że sami skorzystają na tej ochronie, dlatego że przecież okolice Puszczy Białowieskiej, lokalna ludność tutaj, no jest absurdalne uważać, że lokalna ludność tutaj powinna żyć z przerobu drewna. Nie w sąsiedztwie puszczy. Tutaj lokalna ludność ma szansę żyć z turystyki i to się świetnie udaje pod warunkiem, że puszcza jest dla ludzi otwarta, że jest dostępna dla turystów i że mają tutaj dla siebie dobre miejsce, dlatego że to naprawdę jest klejnot, który po prostu musi zostać doceniony. Dobrym dowodem na to, że jest dużo takich przykładów, które pokazują, że lokalna ludność chciałaby mieć tę puszczę otwartą i ochronioną równocześnie. Jest grupa Lokalsi Przeciwko Wycince, to jest takie nieformalne stowarzyszenie osób mieszkających tutaj w okolicy i w Białowieży, w Hajnówce i w sąsiednich miejscowościach, które zdecydowanie sprzeciwiają się wycince. To jest grupa, która zwróciła się do pani premier Szydło, jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku jeszcze przed podpisaniem aneksu przez Jana Szyszko, no bez efektu niestety, jak widzimy. No to jest grupa, która angażuje się cały czas, są tutaj najróżniejsze działania, są organizowane apele, Rada Gminy Białowieża przecież podjęła tą decyzję, opowiedziała się za tym, żeby puszcza była otwarta dla ludzi. Bo przecież właśnie to chodzi. Chciałem was o to spytać. Jeszcze mogłabym?
Tak, proszę. Bo tu Natalia jeszcze nie pamiętam, czy wspomniała, ale też jakby tutaj wśród tych najaktywniejszych uczestników i tych różnych akcji obozu są ludzie stąd, z Puszczy. I z Podlasia też szerzej, ale nawet z samej Puszczy. Czyli to nie jest tak, że tylko gdzieś tam nas ktoś wspiera z mieszkańców, tak rączką w górę jestem za wami, ale są osoby, które tutaj bardzo aktywnie też w tym uczestniczą. Wczoraj w zasadzie bardzo nieoczekiwanie Rada Gminy Białowieża wystosowała takie stanowisko, znaczy przegłosowała stanowisko i to w stosunku 10-2. Radni sprzeciwili się utrzymywaniu tego stanu zamknięcia puszczy, prawda? Bo przypomnijmy, że z 3 nadleśnic, które są tutaj na terenie tej polskiej części puszczy, 2 są zamknięte. No, Białowieża prawie cała i Hajnówka. Czy to jest symptomatyczny moment, waszym zdaniem? No ja bardzo chciałabym, żeby tak było. Myślę, że jest za wcześnie w tym momencie, żeby mówić o tym, jak wielkie to będzie miało znaczenie. Ale zdaje mi się, że każda taka sytuacja, tym bardziej, że ta rzeczywiście była dosyć niespodziewana, wszystko to działa na korzyść puszczy, dlatego że wszyscy stopniowo uświadamiają sobie, na czym tak naprawdę mogą zyskać, a na czym stracić. To, że zamknięte jest całe nadleśnictwo Hajnówka i część nadleśnictwa Białowieża, to sprawia, że turyści, którzy przyjeżdżają tutaj, stają przed problemem tego, że no, chcieliby pójść po prostu na spacer, na wycieczkę turystyczną, ale mają z tym problem. Mówi się o tym, że to ze względu na ich bezpieczeństwo, oczywiście bezpieczeństwo ludzi jest szalenie ważne, dla nas wszystkich powinno być szalenie ważne, natomiast nie osiągnie się zabezpieczenia kogokolwiek po prostu przez zakazy. To edukacja, to odpowiednie poinformowanie o zagrożeniach i o tym, jak należy się zachowywać, to byłoby rozwiązanie, nie zamykanie wszystkiego. Ania? No, ja myślę, że troszeczkę no też na to wpływ miał i spacer ostatni, który miał miejsce i takie po prostu społeczny coraz większy brak akceptacji dla tych zakazów, bo to się gdzieś tam roznosi, odnosi w mediach i nie tylko tracą na tym tutaj obecni na przykład właściciele agroturystyk, nie wiem, restauracji, ale no też turyści, tak, którzy sobie, przecież było też tam jakieś no, szeroko komentowane to, że gdzieś to zamknięcie nastąpiło w okolicach weekendu majowego, czy przed samym weekendem majowym, więc no wydaje mi się, że taki no jednak nacisk i ta presja też to spowodowały, ale tak jak Natalia, mam nadzieję, że to taka no taki długoterminowa zmiana patrzenia na tą sprawę, a nie tylko taka jakaś jednorazowa i oby ucichło. Więc mam nadzieję, że w tą stronę to będzie szło. Jesteśmy tutaj w obozie dla obrońców puszczy, który się dopiero jakby tak organizuje. Dlaczego ten obóz powstał? No ten obóz powstał dla tych wszystkich, którym puszcza leży na sercu. Dla tych wszystkich, którzy są już od lat zaangażowani w jakikolwiek sposób w obronę puszczy, dla tych, którzy przyjeżdżają do puszczy i znają puszczę i kochają puszczę, dla wszystkich, którzy po prostu zainteresowanych tematem i chcących, aby puszcza była chroniona. Dla wszystkich naprawdę ciężko mi, to jest takie chyba najogólniejsze i najlepsze jakieś określenie tej grupy. Każdy, kto był w Białowieży, kto kocha puszczę, a nawet kto kocha przyrodę, może nigdy nie był, ale usłyszał i zobaczył, może to jest ten moment, że właściwie, no tak, taki klejnot, taka perła i warto przyjechać i o to zawalczyć. Więc to jest, ten obóz jest po to i dla tych. Kiedy uznacie wy jako aktywistki tych dwóch organizacji, że ta sprawa jest jakby wygrana? Co musi się wydarzyć? Tak, ostatecznie wygrana. No, jak będę mogła tutaj przyjechać i stanę sobie gdzieś w okolicy Hajnówki pewnie, na skraju lasu i będę stała przed tabliczką Białowieski Park Narodowy. Po prostu po całości? Tak, po całości. Tak naprawdę, mi osobiście no nie zależy na nazwach, czy to by się nazywało Białowieski Park Narodowy, czy z jakiegoś innego powodu puszcza byłaby właściwie ochroniona, nie miałoby to dla mnie znaczenia, gdyby nie to, co stało się właściwie przed chwilą, gdyby nie to, że po tym 2012 roku, kiedy był ustalany plan urządzenia lasu, czyli to, co się będzie działo w tych nadleśnictwach puszczańskich,
wtedy wydawało nam się, że uzyskaliśmy taki właśnie kompromis i że puszcza będzie chroniona tak, jak na to zasługuje. Niestety, jak widzimy teraz, to było, no, fiasko, widzimy, co się dzieje w tym momencie. To było zwycięstwo, tylko że krótkoterminowe, więc w tym momencie nie widzę żadnej innej możliwości. Park Narodowy, oczywiście dostępny Park Narodowy, tak jak to jest zresztą w projekcie. Zgadzam się, a jest też szereg mniejszych kroków, które najlepiej, żeby jak najszybciej zostały wykonane i jest to na przykład wycofanie ciężkich maszyn typu harwestery z nadleśnictw, jest to zakaz zupełny wycinki w tych ponad stuletnich drzewostanach, czy respektowanie właśnie tych zasad ochrony stref UNESCO, więc jakby jest wiele naprawdę kwestia tych zakazów, wiele rzeczy, które można zrobić dużo szybciej, bo wiadomo, że objęcie parkiem całej puszczy, no to jest też nie lada przedsięwzięcie w ogóle, ogólnie, ale są rzeczy, które można zrobić nawet od jutra, więc na to liczymy. Mogę jeszcze na momencik? Tak, no to oczywiście, tak jak Ania powiedziała, nie nastawiam się na to, że Park Narodowy będziemy mieć tutaj za miesiąc i że już w te wakacje będziemy mogli spędzać w nim czas. Są też rzeczy bardziej krótkoterminowe, to jest taki dalekosiężny cel, ale choćby teraz, w tym momencie, kiedy jesteśmy tu i teraz, to ja byłabym szczęśliwa, nawet gdybyśmy mogli ochronić puszczę przed warkotem tych pił symbolicznych na tych kilka miesięcy, na ten czas, kiedy zagrożone gatunki, które tu żyją, są najbardziej delikatne, kiedy trwa okres lęgowy, chociażby to już byłaby taka duża, konkretna rzecz, którą na tę chwilę jesteśmy w stanie zrobić. No i mam nadzieję, że cóż, no, takie zasady mogłyby zostać już na stałe, właśnie to pozbycie się ciężkich maszyn, czy respektowanie okresu lęgowego, a z czasem Park Narodowy z przyjemnością.